Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Cześć i siema, z tej strony Suert, gram dalej w The Evil Within, rozdział 11, spotkanie. No to sobie chyba tutaj trochę, widzę, popływamy. Okej, popływamy, pozwiedzamy. Tu widzę, można się wdrapać. Chyba nic więcej tutaj ciekawego w tym miejscu nie zobaczymy, nie zwiedzimy. Nic tu, kurczę, nie ma, nic tu nie widzę. Żadnych ciekawostek, żadnych kluczy. Dobra, idziemy przez drzwi. Fragmenty mapy jeszcze może coś. Nie, tu nawet nie mogę nigdzie wejść. Dobra, włazimy. Looks like the asylum's the only building left untouched. How can that be? Bo w szpitalu się to wszystko zaczęło. Ciekawie. Karuzela co niedziela. Okej, tam się chyba mogę na nią przedostać. A i widzę, że tam jest jakaś ciekawostka. Jest kluczyk na jednej z karuzeli. Na jednym z koni. Ja mogę do niego tutaj wejść? Nie wejdę. Czyli muszę gdzieś to strzelić, kurczę, jak on będzie przy mnie. Dobra, poczekajmy w takim razie. Mam nadzieję, że spadnie, kurde, w dobrym miejscu. Zresztą to chyba też nie ma znaczenia, gdzie, bo on spadnie, będzie się kręcił dalej. Tak obstawiam. Otóż to, kluczyk wzięty. Dobra. Ciekawie, nie ma co. Nie wiem, czy jest sens tutaj zwiedzania tego. No ale zmieniła nam się tutaj ewidentnie sceneria. Zupełnie coś nowego, zupełnie coś innego. Crimson Bank. Chyba raczej też nieczynny. Tu gdzieś chyba musimy przejść. Tak, mamy tutaj jakieś przejście. Jeszcze sobie zerkam, czy czegoś my tutaj nie znajdziemy. Jakieś amunicji. Coś w tym stylu. O, w mordę. Jesus Christ, co tu się dzieje? Coraz ciekawiej. Ja pierniczę, jaka wyrwa. W sumie przynajmniej wiadomo, którędy mamy iść. Black Hair Cures. Horrorek. A tu White Fog. Biała mgła. O, shit. Turuwik ma jakąś tutaj potężną, kurczę, moc. Moc wpływania na umysły. To jest chyba clue. Kolejne wyrwy. Idziemy. Ja pierdzielę. Nieźle.
Okej. Ale miasto. No i mamy jakąś tutaj... O kurde. Ja pierdolę. Oh shit. No. Dzieje się. Pierdziule. Ciekawe, czy to miasto rzeczywiście ucierpiało, czy to jest wszystko w głowie tego Ruwika. Dowiemy się na pewno. Dobra, tu mamy jakąś wyrwę, jakieś przejście. Mamy jakiś pokoik. Mhm. Do góry to ty raczej, kolego, nie pójdziesz. Tutaj też nic nie ma. Żadnych dokumentów, nic z tych rzeczy. Otwieraj drzwi. Okej. Okay. Latarenka ciągle zapalona, jakbym ją zgasił. A zawsze daje jakieś światełko. Ja pierniczę. O! Tu mamy jakieś ciekawe pomieszczenie. No. Jest tam jakaś walizeczka. No jakoś się musimy do niej dostać. Pytanie, którędy? Szafeczka. Bingo. Amunicja do snajpery. Oczywiście, że bierzemy. Czy tu musi być przejście tam do tego pokoju? Zaraz sobie to weźmiemy. Bełty. Chyba mamy na full, ta. Skoro nie możemy tego wziąć. Zapałki. Tam słyszę nawiedzonych. Gdzieś już tam, kurde, mędy są. Tego tutaj nie uruchomię, tej maszyny. Dobra, tego bełtu nie wezmę. Zobaczymy sobie, co. Jeszcze może to rozwalę. Czy mogę? Mogę, ale nic tu nie było w środku. Tu było za to pomieszczenie. No właśnie. O! Jeszcze coś. Fragment mapy. Fragment mapy numer 21. Jest nasz. Szafka. Uuu, słoiczek z zielonym żelikiem przyda się. 350 zielonego żelu. To nie działa. Zaraz otworzę sobie tą walizkę, no bo coś tu... Chyba nic innego nie mamy do roboty. Otwieraj. Magnum. Wow, rewolwer dużego kalibru wykonany na zamówienie. Wystrzeliwujący potężne pociski. Wygląda na to, że był często używany. No, kolejna broń. Kolejna broń, którą trzeba będzie ulepszać, a Magnum to rzeczywiście potężny rewolwer. Mamy od razu 6, kurczę, w magazynku. Czy chcemy teraz za coś to mieć? Może jeszcze poczekamy, co? Albo zamienimy sobie na razie za kuszę. Jak on wygląda? Wygląda jak wygląda. Dobra, nieistotne, weźmy zwykły, żeby nie marnować amunicji do tego. Fragment mapy, kluczyk za nami. Co mieliśmy pozdobywać, tośmy chyba tutaj zdobyli, co? Gdzieś słyszę mędy, no właśnie. Gdzieś tam, kurde, słyszę mędy. Innego przejścia to i tak tutaj nie mam. No, ciekawie. Naprawdę robi się ciekawie. Tam było słychać tych nawiedzonych. Teraz pytanie, czy oni dalej tu gdzieś są. Ja pierdziule. Tu już nawet nie wejdę. Nie wiem, czy tam mogłem zerknąć, czy coś się nie zmieniło też z tyłu, ale... Chyba nie. Kontenery. Możemy je rozwalać? Tak, można se pomachać. Jakieś drzwi? Nie. Dobra. Idziemy. Kurde, człowiek znałby grę na pamięć. O się. By się tyle pewnie nie rozglądał. Należałoby przejść tą grę raz, a potem nagrać z tego materiał. Tak by było pewnie najłatwiej. Tylko graj tutaj tyle. Raz, drugi. Też mi się tak nie chce. No zresztą są inne gierki do ogrania jeszcze. O Jezu.
coraz fajniej, nie powiem. Skurde ciekawiej. Punkt kontrolny znowu. Czy mamy coś w takim koszu? Nic nie mamy. Apteczkę zabieramy. To sobie zabieramy. No i ruszamy. Ruszamy dalej. Tutaj coś mamy jeszcze. Słoiczek z żelem. Zapałeczki. Tam słychać jakiegoś badziewiaka. O kurde. Weźmy strzelbę. Szybko go. Aż ty mendo. Podjaraj go, kurde blade. O, otóż to. Nie tam się bawisz z nim, kurde, w kotka i myszkę. Dobra, jest zjarany. Nic z niego, kurcze, nie wypadło nawet. Fuck. No i dobra, tu widzę, coś mamy ciekawszego. Ten tędy nie przejdzie. Ale tu widzę, coś leży, coś niebieskiego jest też. Mam łepetynę rozwalić, nie wiem, czy to warto. Dobra, leż. Nie będziesz mnie wkurzał. Jeszcze żyję. Potem mi będzie bruździł. Dobra, teraz już, kurde, będziesz spał tutaj. Okej. Na samochód nie wejdę. Tędy muszę przejść. Tam słyszę jeszcze. Są badziewiaki. Idźmy za tym. Szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej, Castellanos. Załatw go. Dobra. Załatwiony. Spróbujemy sobie ten teren oczyścić. Ale ich tu łazi. Dobra, ten jest, kurde, na luzaku. Cały czas tam widzę siedzi. Z tego coś można wziąć. Żelik. Tam są te drzwi. Shit. Tu jeszcze łazi jakaś menda. O kurde, i druga. Oj, za dużo ich. Kurde, za dużo ich tu mędziochów. Wskoczył wyżej. Kurde, tamten mi się zaraz odwróci. O, bankowo. O, właśnie. Szybko zgarnął. Dobra. Idzie następny. Piężesz. Jeden i drugi leżą i kwiczą. Dobra. Tego już nic nie muszę robić. Tam został jeszcze jeden. Tu mamy te drzwi. Shit. Fuck. Niedobrze, co? Tego muszę załatwić. Tam nie można wejść, ale czemu? Granaty. Granaty mamy na full. Dobra, tego załatwię bez problemu. Chyba. Udało się z tobą, ciołku. Dobra, coś tu opuściłeś. Mamy żelik. Tu mamy jakiegoś kolesia. Tu mamy drabinę. Musimy sobie obczaić ten teren, o co tu kaman. To są kolejne drzwi. Kurde blade. Co tu, kurde, robić? Czekajcie, sobie chyba jeszcze wezmę jednak to. Ale nie mamy tutaj, kurde, za wiele. Ślepiający bełt. Może weźmiemy elektryczny. O. No dobra, mamy bramę. O kurde, więcej was matka nie miała?
szybciej. Dobra, z tym sobie już powinienem poradzić normalnie. Już mi machnął. Kurde, gnoju. Ale mi dowaliłeś, mendo. Leż. Co za mendy cholerne. Dobra, to jest. Co mamy tu jeszcze? Strzelbucha. Żel. Ten coś zostawił? Nic. Kurde, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Granaty sobie tutaj weźmiemy, o. Nie wiem, czy to cholera dobry pomysł, czy nie. Ale zobaczymy. Snajpera w razie czego to. Okej. Czy kurde, będę musiał się udać do tej tutaj bramy. To pewnie jak najszybciej. Weźmy żel z tego gościa, co tutaj był. Kurde, jeszcze może się tutaj uleczymy trochę. No właśnie. Snajpera, to się przyda. No i to. Staromodne klucze znalezione w alejce, klucze do furtki zabezpieczającej miejsce składowania kontenerów. Dobra, to nam się tam otworzyło. O shit. Co za koleś. Jezus Maria. O shit, spadam stąd. Kolejny ładuje mi stamtąd. Szybciej. Idziemy tu. Nie wiem, czy oni biegną za mną, czy nie biegną. Kogoś tu powaliło. Kurde, tego mogłem podpalić szybciej, ale już po nim. Jezu, jeszcze ten. Weź go, zjaraj. O. Tam jest jeszcze ten, ale on już nie strzela do mnie. Niech się buja. Ciekawe, czy jak tu podejdę, będzie strzelał. Mierzy do mnie, ale ja już sobie idę. Co za koleś. Tutaj chyba nie zejdę. No nie ma potrzeby, żebym go rozwalał. Jeszcze patrzę, no przejście mamy zrobione. No okej. Tutaj musimy chyba iść. Nie ma innej możliwości. Teraz to już ten koleś, to nam można mu pomachać. Dobra, przełazimy tutaj tędy. Pyk. Yeah. I co? Schodami w dół, schodami w górę. Jesus, nie wiadomo gdzie iść. Ha. Tu zejdę w dół. Oj. Kurde, chyba niekoniecznie, co? Zresztą tutaj chyba też nic, kurczę, nie ma, nie wiem. Jak się rozglądam. Chyba nie mogę tutaj zejść. Nie będę ryzykował nawet. Potem nie wrócę, kurde, i będzie. To zabieram, jasne, że tak. Aj, chyba jednak... Dobrze, musimy iść do dołu. Ale wtedy, widzicie, nie zaliczyłbym tej góry. I by było. No teraz to już możesz śmiało iść, dawaj. Tam już sobie zeskoczymy. Zawsze to parę naboi wpadło. No właśnie. No właśnie, co dalej? Dalej jak najwspaniale, tu coś jest do przepłynięcia. No tutaj to już też chyba można skakać. Tak mi to wygląda. Ja pierniczę, co za miejsce. Wszystko porozwalane. Bywa kurde szlak. Tutaj nic chyba ciekawego nie mamy. Tam gdzieś ciągle jest to oko, bo ten z tym karabinem maszynowym.
On mnie widzi, on się tak wkurza. Idziemy tędy. Dobra. Rozglądam się, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiejś figurki z kluczem, ale kurczę, chyba nic tu takiego nie widzę. No nie chciałbym przegapić, to potem kurde naprawdę dużo daje w tym szpitalu. Tutaj musimy przejść dalej. O, widzę nawiedzonego. A tutaj coś jest? Niekoniecznie. No tam chyba lepiej, żebyśmy jednak nie skakali. Tu jeszcze sobie zobaczę. No tutaj też chyba nie bardzo. Dobra, idziemy do tego tutaj pajaca. O Jezu! Co to miało być? Chyba celowo tak zrobione. Ha! Tu jakiś kurde O jest, patrzcie! Figurka. No dobra, weźmy ją kawałek tutaj. Trzeba by z nią jakoś podpłynąć. O! Tu mogę, gdzie mogę strzelić, kurczę, w nią? Tu nie mogę. Muszę wejść chyba na ten samochód. Okej, tu sobie strzelimy. Co? Oj! Gdzieś tam było, że mogłem wziąć ten klucz. Się przez moment pojawiło. Kurde, blade. Nie wierzę. Jest! O! Myślałem, że przepadł. Dobra, tu jest jakaś niebieska rura. Chyba nią wpłyniemy sobie dalej. Tak jest. Mamy punkt kontrolny. O, w mordę. Okej. Czyli rozumiem, że... Ja pierniczę, gdzie ja mam dopłynąć? Tam jest jakiś samochód. Czyli rozumiem, że co? Że muszę... Kurde, strzelić w to, żeby spadło. On się na to rzuci. A ja będę miał czas, żeby dopłynąć? Szybko. No nie wiem, czy to takie sprytne, ale może. Jest. No, mało emocji. Mało mi emocji jeszcze. Kurde, O Jezus Maria, co to mnie zaatakowało? Jezu, szybciej. Bo o to chodziło, Matko Święta. Ja pierdziule, idźcie w cholerę. Gnoje. Masz butelkę, sukinsynu. O ja pierdziele. Tu mamy kolejnego paszczura. Szybko może na ten samochód. Dobra. Pyk i co? I tam muszę dopłynąć. Ja pierdziele, bywa szlak. Kompletnie mi się to nie podoba. Tutaj widzę, coś jest. Szybko. Dobra. Tu mu strącę to. Płyń se tam. Dawaj, Castellanos, dawaj. Ruchy zgęszczaj, człowieku, bo cię wykończą. Ja pierdzielę, jeszcze takie gówno tutaj. Ciekawe, ile ich jest. Ciekawe, ile jeszcze my będziemy pływać, gdzie mamy iść. Albo tutaj, tam jest jakieś przejście. Tutaj się mogę wspiąć? Nie, tutaj nawet nie mogę. Czyli chyba drogę mamy pokazaną. Wcale się tobie nie dziwię, też mam dosyć takiej wody. Wcale mi się to nie spodobało. Dobra, tutaj nic nie ma. Sebastian. Będę mówił na niego Seba.
Seba Castellanos. Tutaj przejścia nie masz. Idziemy górą. Może będzie przejście. Zobaczymy. To sobie rozwalmy. Żelik jest. Pyk. Tak, chyba jednak tamtędy musimy zejść. No dobra, żebyś sobie tutaj za wielkiej krzywdy nie zrobił. Okej. Kurczę, duża lokacja. Ciężko, jeżeli coś tu jest poukrywane, ciężko to będzie, kurczę, znaleźć, ale pewnie gdzieś za chwilę będziemy mieli jakieś, nie wiem, przejście, wejście, kurde, cokolwiek. Już klucze jakieś znalazłem. Tu coś mam, zapałki. Klucze już mamy chyba w tej miejscówce na razie dwa. To już całkiem sporo. Oho. Wow. O, w mordę. O, w mordę, co to miało być? Shit. Może trzeba wybrać sobie teraz, kurde, to magnum. O tak, spróbujemy, co? Nie wiem, czy to o to tutaj chodzi, ale... Coś tu się dzieje. Tu mamy jeszcze jakieś skrzynki. Tu tak jakbyśmy tutaj ten nasz policyjny samochód co zleciał. O Jezu, człowieku. Świetnie. Gdzie on jest? Jezus Maria, co to ma być? Chyba jego muszę rozwalać. O Jezus Maria. Dwa strzały z magną wystarczyły? Nieźle. Strasznie nie było. No jarać go chyba nie muszę. Tak, to był jakiś, kurde, jego klon. To niemożliwe, żeby był sam Ruvik. Dobra, teraz mogę sobie tutaj pozbierać. Idźcie w cholerę, mam dosyć. Mam autentycznie chyba trochę dosyć. Patrzcie, oni wszyscy padli. Wiem, że kogoś zabiłem, ale jak załatwiłem tego, to wszyscy padli. Tu już nie weźmiesz więcej amunicji. Dobra, tam gdzieś widziałem jeszcze jakieś kontenery. Szybko. Okej. Weźmiemy je sobie, rozwalimy. A, no wiecie co, taka miejscowa, żeby tutaj nic nie wypadło z kontenerów. Dawać amunicję do magnum, o, do strzelbuchy. Jak magnum, patrzcie, dwa strzały. Czułem, że to będzie potężna broń. Chyba najpotężniejsza na tę chwilę. Po przejściu gry chyba można używać wyrzutni rakiet. Okej. Okej. Od razu coś zrobimy, coś stworzymy, coś zrobimy, coś stworzymy. Co ja robię? Magnum tu miał być, a tu miałeś popatrzeć, czy bełty jesteś w stanie zrobić. No właśnie. Dobra. Może zamiast Kurde. Tak sobie pomyślałem, może zamiast snajpery wziąć kuszę, ale dobra, na razie. Jesus. You gotta be kidding. Ja pierdziule. Ruvik, czyżbyś się wystraszył nas? Brudno, mistrzu, to tu jest od samego początku. Is this his doing? Dobra, jesteśmy... O, ale syf, rzeczywiście. Tutaj nikogo nie ma teraz. Jest lustro, którym możemy wrócić. Ale syf. Szpital się rzeczywiście rozwala. Are you all right?
You do realize there would be no one to replace me. Może być. Pytanie, kim ona kurde jest dla Ruvika? Gazeta ciał znalezione w kanale. Zmasakrowane ciało znalezione w kanale. Ciało mężczyzny z otwartą czaszką i bliznami po operacjach znaleziono w kanale w Crimson City. Człowiek nie żył od kilku miesięcy. Rany na ciele przypominają sposób działania seryjnego mordercy z Elk River. Dobra, jest zaginiona osoba. Inspektor Brown. Zaginął inspektor policji w Crimson City, Arnold Brown. Był ponoć w posiadaniu ważnych dowodów dotyczących nierozwiązanej sprawy. Pewnie tego tutaj szpitala. O, będziemy mogli sobie zapisać gierkę, ale nim to zrobimy. Albo wiecie co? Tak, tak zrobimy. Zapiszemy sobie, a kolejny odcinek zaczniemy. Zaczniemy od ulepszenia postaci, wydania kluczy. Tyle. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Sebastian Castellanos. Do zobaczyska. Cześć.